Szanowni Państwo, Polska przede wszystkim zawsze opowiadała się za tym, żeby nie doszło przede wszystkim do Brexitu bezumownego, bo taki twardy Brexit byłby niedobry dla naszych obywateli. Nie tylko byłby trudny dla Wielkiej Brytanii, ale byłby trudny również dla Polski, dla całej Unii Europejskiej. Twardy Brexit to takie twarde lądowanie, a my chcemy jak najlepiej rozwijać nasze relacje również z Wielką Brytanią. Dlatego bardzo zależało nam na tym, żeby wypracować taką sytuację, w której przełamanie tego kryzysu ratyfikacyjnego w Wielkiej Brytanii byłoby możliwe. Za tym opowiadałem się podczas poprzedniej Rady Europejskiej i nasze stanowisko, które zapobiegło temu warunkowaniu względem Wielkiej Brytanii, które było rodzajem przyparcia do muru, spowodowało, że dzisiaj ta opcja cały czas jest możliwa. Opcja przedłużenia Brexitu o kolejnych kilka miesięcy, o kolejny okres, który pozwoli, możliwie wystarczająco długi, który pozwoli na rozwiązanie tego kryzysu ratyfikacyjnego w Wielkiej Brytanii. Ja przypomnę, że umowa wyjścia, która została wynegocjowana, jest umową dobrą, jest umową bardzo dobrą, która zapewnia nasze interesy w wystarczającym stopniu. Zapewnia je z jednej strony dla naszych obywateli, którzy są na Wyspach Brytyjskich, a więc ich wszystkie prawa, ale także rozliczenia finansowe, a również nasze relacje handlowe z Wielką Brytanią także są w odpowiedni sposób ujęte w tej umowie wyjścia, więc powinniśmy robić wszystko i my robimy wszystko, żeby zapewnić właśnie doprowadzenie do odpowiedniego kompromisu tutaj. Nasze stanowisko, które przedstawiliśmy, daje szansę po raz kolejny na taki kompromis. Widać, że w Wielkiej Brytanii dochodzi do swojego rodzaju impasu, do klinczu, ale przecież postawienie partnera pod murem nie pozwala rozwiązać tego problemu, tylko daje rzeczywiście, dawanie krótkiego czasu jest czymś w rodzaju noża na gardle. Chcemy Wielkiej Brytanii umożliwić przede wszystkim to, żeby mogła ratyfikować tę umowę wyjścia. Dostrzegamy również to, że radykalni zwolennicy twardego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w Partii Konserwatywnej robią wszystko, żeby nie dopuścić do podpisania umowy wyjścia i dlatego sprzyjamy pani premier May w jej wysiłkach. Jednocześnie chcę też podkreślić, że przecież Polska przede wszystkim chce, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, aczkolwiek oczywiście respektujemy prawo obywateli brytyjskich do decydowania o losie, to jest oczywiste, ale tak jak w przypadku rozwodów, można tak porównać ten Brexit do takiej sytuacji, można ten rozwód przeprowadzić w sposób cywilizowany, tam gdzie strony umawiają się co do swoich praw, co do przyszłych praw, obowiązków. Można to prowadzić w sposób nieuporządkowany, czyli do różnego rodzaju turbulencji, a mogą się małżonkowie pogodzić i pozostać ze sobą razem. To jest oczywiście najlepsze wyjście. Cały czas jakaś nadzieja się we mnie tli, że może do tego rozstania nie dojdzie, ale tu oczywiście zadecydować muszą sami Brytyjczycy. Na razie chcemy im poprzez tę dyskusję i decyzję na Radzie Europejskiej umożliwić to, żeby ta umowa wyjścia i Brexit był w możliwie uporządkowany sposób przeprowadzony. Czerwiec, grudzień czy marzec? Jaki termin? Możliwie wystarczająco długim, na tyle długim, żeby Wielka Brytania mogła w spokojny sposób doprowadzić do tego kompromisu, ale jednocześnie uważam, że jeśli ten termin będzie dłuższy, na przykład będzie wykraczał poza 30 czerwiec, to oczywiście Wielka Brytania jest zobowiązana i traktatowo, i politycznie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak także do bardzo lojalnej współpracy, bo wiadomo, że Wielka Brytania, która byłaby krajem, który wychodzi z Unii Europejskiej, to jest jednak kraj członkowski o innym statusie niż pozostałe, w sensie stricte prawnym, cały czas nie do końca, ale w sensie politycznym oczywiście tak. W związku z tym tutaj ta lojalna współpraca pomiędzy Wielką Brytanią a 27 krajami Unii Europejskiej musiałaby również zostać zapewniona.